Ja chciałem Cię zapytać przede wszystkim o tworzenie gier z perspektywy bydgoskiej, bo tak zazwyczaj mówi się o Warszawie, mówi się o Krakowie, mówi się o Wrocławiu, tak? Wspominaliśmy Techland między innymi, a A Wy tymczasem jesteście w Bydgoszcz jest Bydgoszczy i jednym nie z ruszacie się z takich. Bydgoszczy i tworzycie gry w Bydgoszczy, w których zakochuje się cały świat. Powiedziałbym więcej, w ogóle Bydgoszcz dzięki wam jeszcze jednej firmie jest jednym z takich centrów gamingowych polskich, no bo Huge Zgadza się. i wy jesteście właśnie przecież z Bydgoszczy, co jak na miasto, które ma chyba ile, z 300 tysięcy mieszkańców? No, trochę ponad 300 tysięcy. Jest niewielkie Czyli co, generalnie. Taka krzemowa dolina trochę. Krzemowa dolina. Wychodzi z tego. Podjazdy, garaże, startupy. Czekaj, zastanawiam się, bo tam jest park krajobrazowy, jak to ugryźć, że to jest krzemowy park krajobrazowy? Po prostu park krajobrazowy, myślę, że tak najbezpieczniej, ale żebyśmy że jeszcze mieli wjazd musi do być miasta. krzemowy. No musi być. Jak, nie, ale jak wygląda tworzenie gier z perspektywy Bydgoszczy? To było tak, że od samego początku wiedzieliście, że to jest właściwy sposób, właściwy ruch, bo taniej, bo... Wiesz co, no w zasadzie patrzyliśmy na to przede wszystkim z perspektywy tego, że my stamtąd byliśmy, tak? Mhm. Więc kiedy zaczynaliśmy firmę w kilka osób, to nie było żadnym problemem. W pewnym momencie, pamiętam, mieliśmy z Remem takie rozmowy i zastanawialiśmy się, czy nie przenieść firmy do Warszawy właśnie ze względu na to, że ta Bydgoszcz no, nie jest jakoś mega popularna, jeżeli chodzi o game dev. Na początku to nie było problemem, tak de facto. Gdzieś tam jak spółka była mała, nie rozwijała, znaczy rozwijała się, ale nie jakoś mega szybko, to było spoko, tak? I osoby gdzieś tam zatrudnić z okolicy było dosyć łatwo. Natomiast właśnie później... Wszystkich że, kolegów krótko mówiąc, że się zatrudnili. Tak, można tak powiedzieć. Natomiast później, jak się pojawił free-to-play, pojawiły się jakieś kompetencje, to było wyzwaniem ściągnięcie ludzi do Bydgoszczy, bo to było dziwne, znaczy dziwne miasto, gdzieś tam mało popularne, chociaż część osób jak się przeprowadziła, to mega sobie to doceniali, tak? Bo jednak ta mniejsza metropolia powodowała, że nie ma korków, jest naprawdę fajny park krajobrazowy, o którym mówiłeś. No, jest w ogóle bardzo pięknie w ogóle. Dla rodzin to jest życia, naprawdę tak? super miejsce. Można to jest super miejsce, ceny też są niższe. Natomiast, a no, jeszcze do tego dodajmy, że byłe kasyno, tak? Bo to w byłym tak. kasynie jest, dobrze pamiętam? Kiedyś, tak. Kiedyś tam było kasyno, się, tak. Teraz już siedziba się przenieśliśmy w inne miejsce. Jedna z bardziej wypasionych siedzib firm, jakie widziałem. Cudowne miejsce. Znaczy, tak. W sensie, rzeczywiście chciałoby mi się przychodzić tam do pracy po prostu, bo to tak, było strasznie fajne miejsce. Klimat na pewno super. Natomiast no w pewnym momencie, kiedy firma już się zeskalowała, to widzieliśmy, że jest problem.